Pieśń patriotyczną zaśpiewa chór szkolny. Uroczystości przy pomniku tutaj w centrum Dębowca już dobiegają końca, ale chcemy jeszcze zaprosić do Skoczowa. Na tamtejszym rynku już o godzinie 14 będzie miało miejsce otwarcie wystawy poświęconej cichociemnym. Więcej o tym wydarzeniu opowie Jan Stebel, kierownik Biura Promocji Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Dzień dobry. W imieniu gminy Skoczów oraz organizatorów wystawy, czyli Fundacji imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Dębowiecka Przyszłość oraz Dębowieckiego Klubu Cichociemnych, pragnę zaprosić właśnie na odsłonięcie wystawy poświęconej cichociemnym żołnierzom, którzy zostali zesłani przez NKWD w głąb Rosji, między innymi do Kazachstanu czy też na Syberię. Wystawa obecnie już jest na rynku w Skoczowie. O godzinie 14 będzie oficjalne otwarcie wystawy. Natomiast o godzinie 14.20 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie odbędzie się wykład historyczny profesora IPN, który wygłosi cały rys historyczny zsyłki cichociemnych właśnie na wschód, właśnie na tereny Rosji. Serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo. Oczywiście zapraszamy do Skoczowa. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkim pocztom sztandarowym, delegacjom, staroście cieszyńskiemu, radnym, sołtysom, społeczności szkolnej, mediom i wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Zaproszonych gości zapraszam na poczęstunek, który będzie miał miejsce tutaj w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu. Dziękuję i ja już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam na jubileuszowe 80. obchody pierwszego zrzutu cichociemnych w Dębowcu za rok. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.